Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy piątek. Somy genał w Sobrowce przy kościele. My się zaparkowali auto. Pasia mały. Dzisiaj idziemy sobie na Muńcał i na Rycerzowo. No. Teraz się pokaże jakaś trasa na ekranie. No idziemy, nie? Witam wszystkich na kanale nowych i starych. No i tyle na razie. No, aktualnie się kierujemy z Sobrówki żółto-niebieskim szlakiem, ale ogólnie idziemy niebieskim do Zielonego, do przełęcz Kotarz i tam po tym zielonym fajnie na Muńcał. Może dzisiaj będzie przy fajnej pogodzie, nie wiem czy widać niebo, przy ładnej pogodzie będzie Tatry widać. To jest nasze w tym roku drugie podejście. Ostatnia rzecz karty w pamięci nie wiem do kamerki z tej trasy. No i tyle, w sumie 17 km dzisiaj. A taka krótka trasa, 5 godzin 40 minut według aplikacji mapa turystyczna. To no myślę, że takie 5,5 godziny spokojnie dzisiaj się to zrobi. No i teraz na razie idziemy po oblodzonym asfalcie. Przełęcz Kotarz 975 metrów. Ala rycerzowa bacówka, zielonym szlakiem do góry się idzie. A my idziemy na Muńca. Tu zielonym szlakiem jest Uisło PKS. Uisoły. Nie wiem czy tam widać, czy nie. O, tu jest Bednoszka wielka. Tam krzyż jest na wierchu. Na razie go jeszcze widać.
No, a będziemy dalej zielonym na Muńca, na Polana się siedmę na chwilkę i potem na Rycerzowo na zut. No śnieg zaczął padać i chmury przyszły, a rano była taka ładna pogoda rano. Godzina temu. Aktualnie minęliśmy Kotarz. Tu. Tam jest, ale tam nie ma tabliczki nikaj powieszonej. Nie wiem czy widać, czy nie widać na kamerce. Ale śnieg zaczął suć. Nawet przez to, że nie miało być żadnych opadów, a miało być przelotne zachmurzenie dzisiaj. A tu takie coś. Super. Te słupki przeważnie dość wysoko wystają. A tu na wierch to może być z pół metra śniegu, co najmniej. I doszliśmy do najlepszego punktu widokowego na Muńcu. Muńcole. No Muńcole. No i co tu widać? Może uda mi się na filmiku, żeby były napisy i strzałki. Ale tu jest Romanka, tu. Tu jest Rysianka obok. Tu mamy za drzewem jest Pilsko. Bo ten tam nie rozpoznaje. Ale wciepnąłbym zdjęcie, jak to wyglądało przy dobrej pogodzie i były Tatry. A Tatry były w tym miejscu, Kaś. Tu. W tej dziurze są. Ja coś tam widzę, ale niekoniecznie aż tak szczegółowo. Ale na kamerce nie widać. No i taka fajna pogoda rano była, czyste niebo. A teraz taka pogoda. No. To teraz będzie te zdjęcie przy dobrej pogodzie z tymi Tatrami. No i tyle. My chwilę dychamy i idziemy potem dalej. Jest tabliczka. A szlak zielony idzie tu. Tam będzie drzewa. Tu nie ma nikogo jeszcze po tym szlaku, nie? Nie. No. Przed tym, że nie nagrał, ale tu widać Rycerzowo mało w tym miejscu jest. I ta po do góry. Na Rycerzowo mało. Bacówka. Szkoda, że to nie napisali ile się idzie. Ale z godzina co najmniej by czaić. Mi się wydaje. Pogoda się poprawiła, nie wiem czy widać. Babio. Za Pilskiem fajnie. A i tam Tatry widać tu. W tamtym miejscu. Je, widzę. Na kamerce będzie ciężko. Ale widoczek się dzisiaj trafił.
A tu my są na skrzyżowaniu teraz. Tu z Dąbrowki wyszło się dojść żółtym szlakiem. Też możemy w pewnym momencie odbijali żółto-niebieskiego na niebieski. Mała Rycerzowa, 20 minut. Tam idziemy. Muńcą, godzina 15. Muńcu. Godzina 15. Stąd. Nie wiem, czy my teraz szli, czy nie. Ale zielonym też znajdziemy. Będę na Rycerzowo mało przed nami, a tam jest Rycerzowo wiele. Tam się mogę mylić, a tu będzie wielka fatra, może pewien. Nie wiem, czy widać te Tatry stąd. Babio pięknie widać, Pilsko. Ta Rysianka tu jest. Rysianka, za mną jest Romanka taka wystająca. A tu my byli. A tam, nie wiem, czy to widać, tu ten taki garb, to jest Skrzyczne. Jak tam jest Skrzyczne, to tu będzie bliżej, będzie Barania Góra. Pięknie dzisiaj jest. Cudownie. Ale piękna ta pogoda dzisiaj jest. Tatry. Beskid Żywiecki prawie w większości widać. Beskid Śląski. Kurczę. A w pewnym momencie były chmury i prawie, że nic nie było widać. Nic. Dodam. Pora zdjęcia, bo już jak dodał pora zdjęć do filmiku, na kamerce tego tak nie widać jak na zdjęciach, a na żywo dopiero pięknie. Tylko racza tam za bardzo z nim widoku nie ma ze szczytu, bo nie w drzewach są one. Baterki fajnie widać i bacówka na dole jest. A drugi też? 15 minut na Rycerzowo. Jedziemy, nie? Terki widać. Pięknie na biało.
No trzeba było kiedy skoczyć, a widzieć śnieg w Tatrach. Jeszcze. Co ja nie powiedziałem? W placówce toalety są darmowe i magnesy mają po 13 zł. A tam my byli. Rycerzowo mało. O, i Tatry się już chowią za drzewami. A my idziemy tu w las. Czerwono-niebieskim. I tak wygląda szczyt Wielki Rycerzowy. Z niebieskim do zielonego. Może powiem, czy to jest to, ale do zielonego szlaku idziemy. Stamtąd my przyszli. To jest taka budka. Od tej budki się idzie. Tu soblówka godzina. Zostało. Człowiek z natury. Nie wiem, czy widać, czy nie. W sumie to na dzisiaj koniec. Trasy wyszło 18, 18,5 km, 6,5 godziny nam to wyszło tej całej traski. Mapa się powinna teraz pokazać na ekranie. I teraz się pokażą szlaki z przewyższeniami, jak to wyglądało. No w sumie na Facebooku mamy ta strona o tej samej nazwie, chodźmy się powłóczyć, i tam przeważnie są zdjęcia wciepywane i mniej więcej chyba kiedy filmiki się ukażą czy coś takiego. No zapraszamy do oglądania. Coś jeszcze? Chyba nie. A trasa jest jak zwykle pod filmikiem, jakby ktoś chciał się dokładnie obejrzeć. Link na Facebooka też jest pod filmikiem. Tu się jakaś suby pokażą na wierchu. Jeśli ktoś jej nie zasubskrybował, a mu się podobają i chce być na bieżąco, to się będzie mu wyświetlać, że jest dodany filmik. No i tyle z mojej strony i widzimy się w kolejnym na szlaku. Kaś, myślę, że się w końcu kiedyś z kimś spotkam. No i do zobaczenia. Cześć.